Nie lubię takich numerów. Wspierajcie lokalny biznes. Kupujcie u Ronalda. Jest komputer. Zainwestuj w czyste wziewy! Pierdolę. Kapitan Caliente. Uwielbiam takie. Ze statkiem. Ale ktoś tu coś ewidentnie składuje. Dobra, popatrzmy. Najlepsze ceny w dzielnicy. Towar atestowany. Thank you.
Co już szuflada? Niezły rupieć. Ciekawe, czy w ogóle działa. Dalej, odbierz. Dla mnie cheeseburger z frytkami. Reed? Nie mam czasu na gierki. Tak? Chyba nie działa. Albo popierdoliłaś numer. I co teraz? Jestem V. Andrew Jackson Street. Boisko do koszykówki. Bądź za dnia. Niezbyt rozmowny ten Reed. Może zyska przy bliższym poznaniu. Sprzedawać parę pierdół. Coś legendarnego. Thank you.
co to jest? Tajemniczy sygnał. Lecimy. No nie wiem, czemu Hansen miałby zdradzić samolot? Bo wstał lewą nogą? Kto wie? Ostatnim razem miał zły humor. Powiesił 6 dni, że tamtych tajniaków. Mamy dobre miejsca. Odłamy. No to będzie ciekawa rozgrywka. Fan koszykówki? To coś nowego. Bądź poważna, nie o tym mówię. Ale to dobrze. Zaczęła się inna gra. Taka, w jakiej jeszcze nie brałaś udziału. Co masz właściwie na myśli? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. A ty dopiero weszłaś na boisko. To zawodowi intryganci. Będą udawać twoich przyjaciół, ale nimi nie są. Nie daj się ograć, Vi. Powiedz to wprost. Nie ufasz Myers. Znam taki jak ona. Z Białego Domu? Kurwa, z armii. Takim dowódcom jak Myers trudno powiedzieć nie. Kiedy już trzeba, robi się naprawdę chujowo. Słowo dezertera. Co, nie wierzysz? Nieustraszony John Silverhand, postrach korporacji. Spierdalaj. I pogromca hipokrytów prysnął z woja? Znakomite, kurwa, znakomite. Do armii zaciągnął się Robert John Linder. Nagadali mu głupstwo łatwej kasie i wiekuistej chwale. Robert John Linder zginął. Z frontu wrócił ktoś inny. Przepraszam. Nie chciałam. Ugh!
Okej. To było dawno. Ale jakby na to nie patrzeć, czegoś się w tych kamaszach nauczyłem. Śmiało dajesz. Po marchewce zawsze przychodzi kij. Wiesz, jak to działa? Rekrutom dają karabin, kevlar i pakiet obietnic. Ale w pewnym momencie kończy się amunicja. Kevlar okazuje się przebijalny, a co zostaje z obietnic? Zgaduję, że gówno. Wtedy sięgają po kij, a nazywa się on wartości. Giniesz pod ostrzałem w okopach. Kumple biorą gorącą kąpiel w fosforze, a jakiś oficer pierdoli o racji stanu. Marchewką ci już pomachali. Kiedy zaczną mówić o ideałach, uciekaj. Chyba o czymś zapominasz. Odmówiłam złożenia. I słusznie. Gorzej, że już jesteśmy na ich liście płac. Jimmy, nie dam się w nic wkręcić. Trzymam cię za słowo. Nie odwracaj się. Obserwuj boisko. Pokaż mi, co trzymasz w ręce. Mam monetę. Wiesz, co to znaczy? Ale muszę się upewnić. Proszę, ostrożny typ. Kto cię przysłał? Przysyła mnie nasza wspólna znajoma. My nie mamy wspólnej znajomej. Przeżyła wypadek. Pewnie słyszałeś. Coś tam słyszałem. Właśnie tak. Graj w jego grę. Jest bezpieczna? Nie, dopóki tracimy tu czas. Z ust mi to wyjęłaś. Zanim tu przyszłaś, sprawdziłaś, czy ktoś cię nie śledzi? Kurwa, za kogo mnie masz? Nie jestem amatorką. Nie? Dobra, to musi nam wystarczyć. Czarny Thornton Merrimack przy ulicy. Za 3 minuty. Siądź z przodu. Wyjdźmy stąd osobno. Na wypadek, gdyby ktoś obserwował. Ty pierwszy. Ma to sens. Reed? Skurczybyk. Niezły jest. I chyba mnie polubił. Ta. Ma tam dla ciebie torbę cukierków. Chodźmy. Jak masz odpowiednie nogi, to nawet wsad za 3 zrobisz. Bez sensu takie zawody. Ty, a ty gdzie byłaś, jak nie było? Czarny Thornton. Zanim ruszymy, wybacz szorstki początek. Są sprawy, w których lepiej nie ryzykować i trzeba wbić komuś pistolet pod żebra, nawet jeśli stoi po tej samej stronie barykady. Mam nadzieję, że nie żywisz urazy. Nic osobistego. Musiałeś się upewnić. Sama bym tak zrobiła. A to ciekawe. Vi, nie jesteś z branży. Jestem, aczkolwiek dopiero od wczoraj. Chciałbym powiedzieć, że początki są najtrudniejsze, ale nie będę kłamać. Sprawdziłem cię w bazie FIA, kiedy rozmawialiśmy.
Ciekawy biogram. Urodzona w Night City, Haywood. Obecnie najemniczka na wolnych kontraktach, a od wczorajszego wieczoru agentka FIA. Ale wciąż nie wiem jednego. Co robisz w tym bałaganie? Wynajęła mnie Songbird. Znacie się? Sami. Coś nie tak? Pracowaliśmy razem. Myślałem, że to już przeszłość. Ale dziewczyna ma talent do pakowania się w kłopoty. No dobrze. Czas odwiedzić naszą wspólną znajomą. Poproszę adres. Nie jestem pewna, czy ci się to spodoba. Sprawdź mnie. Opuszczony budynek przy Elizabeth Crest Street. 8 piętro. Miałaś rację. Nie podoba mi się to. Zostawiła się sam. Duża dziewczyna, nie potrzebuje niańki. Widziałam ją w akcji. Ja też. Wielokrotnie. Przeżyła już parę zamachów na swoje życie. To twarda babka, ale wiesz, wciąż prezydentka. Czekaj, muszę odebrać. Jim, mówiłem, że biorę dziś wolne. Nie wiem, to ty jesteś menadżerem. Zapytaj Boba, wisi mi przysługę. Nie, nie pójdę się pierdolić, a ty sobie jakoś poradzisz. Mój szef. Pracuję w klubie. Stoję na bramce. Czekaj. Agent specjalny na bramce? Zatrudniają też byłych gliniarzy i komandosów. Mamy towarzystwo. Przygotuj się. To ludzie Hansena! Zaczyna się. Zupełnie jak w grze. Flankę brać do kurwy. Atakuję. Szlak. Action for satisfaction. Śledzili cię. A to znaczy, że mogą być już u Myers. Nie wiem, skąd się wzięli. Teraz to najmniej ważne. Może jeszcze nie jest za późno.
Oho. Kurwa, już tu są. Niedobrze. Trzymaj się blisko. Ludzie Hansen musieli gdzieś wpaść na wasz trop. Musimy ich ściągnąć. Może jeszcze nie jest za późno. Kontakt! Otwieram ogień! Już pań! Mam coś dla ciebie! Winda, chowaj się! Nie rób nam tego! Nie widzisz? Rozwalili go! To twoja wina! To wszyscy, czy było ich więcej? Chyba wszyscy. Pojawili się znikąd. Jeśli ktoś wejdzie do budynku, kryj się. To nie twoja walka. Chodź, Vi. Miało być inaczej. Tak? Powiedz to Frankowi! Czyli nic się nie zmieniło. Tam, gdzie pojawia się Myers, zawsze ktoś obrywa rykoszetem. Musieli zobaczyć nas na kamerach w metrze. Wszyscy popełniamy błędy. Oby ten był do naprawienia. Próbowali ją stąd wyciągnąć siłą, całe piętro stałoby w ogniu, a po dobroci by nie wyszło. Otwórz. To ja. Tak mnie witasz? Wybacz, Myers. Jesteś cała? Cała. Ale dobrze, że jesteście.